Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym programie W Powiększeniu. A bohaterem dzisiejszego odcinka jest profesor Stanisław Pieruk, polonista i filozof, twórca istotnej formuły historii polskiej filozofii, uczony, który przybliżył nam sylwetki tej miary, co Maurycy Mochnacki, Jan Śniadecki czy Stanisław Brzozowski, którzy na dobre ukształtowali rozumienie polskiej tożsamości w epoce nowoczesnej. Zapraszamy. Poezja romantyczna, zwłaszcza ta poezja mickiewiczowska z ksiąg Pielgrzymstwa i Narodu Polskiego, ona namawiała do tego, by o tej sytuacji Polaków myśleć w kategoriach jakiegoś prowidencjalnego, boskiego planu. Polacy w jakiś sposób są uprzywilejowani, spełniają jakąś rolę w boskim planie stworzenia. Odgrywają rolę jakiegoś zbiorowego mesjasza. Ich cierpienia mają sens prowidencjalny, jak to się mówi, czyli sens wyższy, sens boski. Właśnie dlatego, że cierpieli, zostaną nagrodzeni. Tak, pozwolę sobie tutaj zacytować to słynne zdanie z Ksiąg Narodu i Pielgrzymstwa Polskiego. Powiada Mickiewicz tam tak, do polskich pielgrzymów i tułaczy. A wy będziecie wzbudzeni z grobu, boście kochający, czujący i nadzieję mający. A o twórczej sylwetce profesora Stanisława Pieroga będziemy dzisiaj rozmawiali z panem profesorem Wawrzyńcem Rymkiewiczem, który jest kierownikiem Zakładu Historii Filozofii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, redaktorem naczelnym pisma Kronos, uczniem i w pewnym sensie chyba spadkobiercą intelektualnym prac pana profesora. Czy to się zgadza, panie profesorze? Tak, zgadza się. A naszym drugim gościem jest pan dr Tomasz Herbig, filozof, politolog, związany z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego oraz redaktor naczelny Rocznika Historii Filozofii Polskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan profesor Stanisław Pieruk jest tą postacią tej miary, jakimi lubimy się zajmować w tym programie. To znaczy ranga w kulturze polskiej, jego prac, nie koresponduje z famą mniejszą niż na to pan profesor zasługuje. Dlaczego tak się stało? Z czego to wynika? No, to jest po prostu pewna struktura życia polskiego, ale być może nie tylko polskiego, nie tylko tutejszego, tylko to dotyczy w ogóle całego świata. Mianowicie mamy do czynienia z fenomenem hałasu informacyjnego, szumu informacyjnego. I gdzieś poza tym szumem, poza tym hałasem dzieją się jakieś rzeczy, o których szeroka publiczność nie wie. To jest sytuacja, która w jakiś sposób jest nowa i można ją opowiedzieć za pomocą takiego języka nowych mediów czy informatyki. Ale ona być może jest stała. Jest to wspaniała formuła Mickiewicza, tak? Nasz naród jak lawa, z zewnątrz ciężka i twarda, sucha i plugawa, lecz wewnętrznego ognia 100 lat nie wyziębi. Plwajmy na tą skorupę i stąpmy do głębi. Także To jest właśnie ta sytuacja. U człowieka z nawet jako takim wyposażeniem, wykształceniem humanistycznym historia polskiej filozofii kojarzy się jako coś peryferyjnego wobec dokonań światowej filozofii, wobec tych nazwisk, z którymi należy się zapoznać i które należy znać. No, to jest oczywiście punkt wyjścia, tak znaczy Stanisław Pieruk zawsze uważał, że to jest bardzo ważne, że to jest centralne. Pracował także bardzo mądrze nad tym, żeby to trwało i istniało. To znaczy, po pierwsze, wymyślił i założył ten zakład. Zakład Historii i Filozofii Polskiej na Uniwersytecie Warszawskim powstał w 1993 roku. Akurat to się dziwnie zbiega z momentem, w którym armia sowiecka opuszcza tereny polskie. Także komuna upadła, nie upadła tak naprawdę w 1989
1945 roku i zaczynają się wyłaniać jakieś kształty nowego życia. I oto specjalista od Mochnackiego zakłada pracownię na Uniwersytecie Warszawskim, zaczyna taką pracę od podstaw, uczenia młodych ludzi, czytania z nimi tekstów filozoficznych. Więc to jest taki wymiar, ale za tym kryje się pewien pomysł, pewien program na czytanie historii filozofii polskiej, pewna metoda, także synteza, to znaczy połączenie pewnych elementów z tradycji polskiej w jakiś nowy kształt i próba ukucia nowego pojęcia filozoficznego, nowego sposobu myślenia. Warto też wspomnieć o tym, że Zakład Historii Filozofii Polskiej stał się także takim pewnym katalizatorem dla różnych kluczowych inicjatyw z ostatniego 30-lecia odnoszących się do tej dziedziny wiedzy. Z jednej strony profesor był inicjatorem seminarów historyków filozofii polskiej, które były takim podstawowym formatem spotkań tego środowiska corocznym. No i jest także jednym ze współzałożycieli, walnie przyczynił się do utworzenia rocznika historii filozofii polskiej, którego pierwszy tom nawet mam przed sobą. Jedna rzecz to jest rocznik, który profesor stworzył. Druga rzecz to jest Kronos. Tak? Profesor jest od początku w Kronosie. To jest pierwszy numer Kronosa. Ja tu pokażę. On ma Mickiewicz, Heidegger. Proszę, w tym numerze Kronosa jest Archiwum Filozofii Polskiej. Stanisław Pieruk, czwarty kurs prelekcji paryskich Adama Mickiewicza. Próba odczytania. Jest numer stosunkowo niedawny, to jest 2021, numer poświęcony filozofii Mila i tutaj jest tekst też Archiwum Filozofii Polskiej, Stanisław Pieruk, Byt i najogólniejsze ideały życiowe, kilka uwag o filozofii praktycznej Bolesława Prusa. Stanisław Pieruk urodził się w 1946 roku w Nowym Sączu, gdzie mieszkał przez pierwsze 15 lat swojego życia. Jak to wczesne dzieciństwo wpłynęło na jego formację duchową? Czy coś wiemy na ten temat? Trzeba szczerze powiedzieć, że profesor Pieruk nie należy do osób, które mówią o tym zbyt wiele, a w związku z tym pewne rzeczy powinniśmy rekonstruować. Wiem, to co ja wiem przynajmniej, to jest z jednej strony to, że jest późnym dzieckiem swoich rodziców, którzy mieli czworo dzieci, on ma troje rodzeństwa, dwie siostry znacznie od niego starsze, jedną 17 lat starszą, drugą 15 lat starszą i 13 lat starszego brata. Na pewno ważnym też faktem biograficznym jest to, że ojciec profesora Pieroga walczył w I wojnie światowej po stronie austriackiej jako poddany austriacki, długo znajdował się w niewoli, potem uczestniczył w wojnie polsko-bolszewickiej. Na pewno jest tak, i to są rzeczy, o których profesor wspominał, że z jednej strony dla jego przyszłej, późniejszej drogi naukowej, też intelektualnej, znaczenie miał długi pobyt w szpitalu, gdzie znajdował się ze względu na zapalenie płuc i gdzie po prostu się wczytywał w książki. Bardzo istotną rzeczą jest zaangażowanie w harcerstwo w tym pierwszym okresie życia, w tym pierwszym okresie młodości, przy czym profesor był bardzo zaangażowany w harcerstwo, ale po przeniesieniu się do Warszawy w 15 roku życia tego harcerstwa warszawskiego nie wstąpił, widząc pewną różnicę między nimi, to znaczy uważał, że w tym nowosądeckim harcerstwie jeszcze przetrwał w jakiś sposób duch przedwojenny, którego w Warszawie już nie odnajdował. Ale podejmując dalej tę narrację chronologiczną, trzeba powiedzieć, że w 1961 roku Stanisław Pieruk ze swoją mamą przenosi się do Warszawy. Tam kończy 21 liceum imienia Hugo Kołłątaja na Ochocie i podejmuje studia nie filozoficzne, a polonistyczne. Jak te pierwsze lata warszawskie określiły jego drogę? Znaczy, z całą pewnością kluczową osobą w wyborze tych studiów, tak profesor o tym mówi, był nauczyciel. To bardzo często jest tak, że nauczyciele odgrywają fundamentalną rolę w wyborze drogi życiowej. No i dla profesora takim nauczycielem był Stanisław Lindner, który z jednej strony nauczał języka polskiego we wspomnianym liceum, a z drugiej strony zajmował się także propedeutyką filozofii, a poszedł na Wydział Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, na którym działo się bardzo dużo. Dość wspomnieć, że na przykład uczęszczał na wykłady takich osób jak choćby Jan Kot. A w jaki sposób przeszedł profesor Stanisław Pieruk od literatury polskiej do filozofii? Jak to przejście się odbyło i kto miał na to wpływ? Kogo spotkał na swojej drodze na Wydziale Filozofii? No, zasadniczą postacią, jeśli chodzi o filozofię, to jest Adam Sikora,
który też niesłychanie barwna, ciekawa i bardzo ważna postać. Autor książki o Towiańskim, Posłannicy Słowa, o Henewrońskim. Profesor Pieruk u niego pisał doktorat i u niego pisał habilitację. Tak? To są doktorat o Szaniawskim. To jest książka Stanisława Pieroga, dzieło Pokusa ideologii, studia i szkice o filozofii polskiej epoki romantyzmu. To jest jego program metodologiczny, tak? To znaczy program, w jaki sposób uprawiać historię filozofii polskiej. Takie jest pytanie. I on bardzo wyraźnie mieści się pomiędzy, ale usiłuje też przekroczyć, wyjść poza dwoma opozycjami, tak, dwoma sposobami uprawiania historii filozofii polskiej w latach 60., tak, latach 70. Więc z jednej strony mieliśmy Warszawską Szkołę Historyków Idei. No, tutaj trzeba powiedzieć, że do niej też należał Kołakowski, Baczko. Tak zwani krąskiści. Tak zwani uczniowie Krońskiego, tak. Była to formacja postmarksistowska, rewizjonistyczna, tak, która jakby pomysł był taki, że redukujemy polską filozofię do jej uwarunkowań społecznych, tak, to znaczy trzeba czytać na przykład Trentowskiego i Cieszkowskiego jako ilustrację procesów społecznych. To jest filozofia uprawiona przez szlachtę, przez rodzącą się radykalną inteligencję, ma ona pewien sens społeczny i do tego sensu społecznego można ją spokojnie zredukować. I wobec tego filozofia staje się pewną ideologią polityczną. Natomiast drugi sposób uprawiania historii filozofii, tak uprawiał filozofię polską Władysław Tatarkiewicz, to jest takie przekonanie, że najważniejsze rzeczy działy się w szkołach. Filozofia szkolna jest tutaj zasadniczym, że tak powiem, nurtem filozofii polskiej. Znaczy, filozofia jest pewną działalnością techniczną, naukową. No, trudno uznawać na przykład Mochnackiego czy Mickiewicza za filozofów. To jest poeta i publicysta, więc oni w ogóle nie są profesjonalnymi filozofami, ale istnieje w Polsce filozofia profesjonalna, uprawiana właśnie w jakichś szkołach. No, o charakterze akademicko-scholastycznym, to znaczy właśnie całkowicie wypreparowana z jakiegokolwiek kontekstu historycznego, społecznego i politycznego. Ontologia, epistemologia. Problemy, wieczne, tak. Istnieją wieczne problemy, wieczne problemy i filozofia się na tym wyczerpuje. No więc to, czego domaga się, co postuluje Stanisław Pieruk, to jest po pierwsze wyjście poza tą opozycję, to znaczy istnieją zasadnicze problemy filozoficzne, więc filozofia nie redukuje się do życia społecznego, ale te zasadnicze problemy filozoficzne są problemami życiowymi, historycznymi, społecznymi, one się artykułują historycznie i wobec tego Maurycy Mochnacki jest wielkim filozofem. On nie jest filozofem szkolnym, nie jest obcy życiu. To jest filozofia zaangażowana w życie. Więc teraz celem tej działalności historii filozofii polskiej jest dotarcie do tych życiowych, egzystencjalnych, świadomościowych podstaw filozofii. Które manifestują się w różny sposób. Które manifestują się w różny sposób, bo tak. Należy czytać Mickiewicza jako filozofa, Słowackiego jako filozofa, Mochnackiego jako filozofa, ale oczywiście także filozofem jest jak najbardziej Śniadecki. Tak. Tak. Ja bym powiedział, że tutaj jeszcze biograficznie powinniśmy powiedzieć o jednej rzeczy, że rok 68, to w rozmowach ze Stanisławem Pierogiem był zawsze temat dla niego bardzo ważny. On widział pałowanie na własne oczy i to był moment dla niego, marzec 68, w którym wszystko się rozpadło, w sensie, że powiem, kurtyna została zdarta z rzeczywistości. Zawieszono też pracę wydziału. Wydział filozofii i socjologii został zawieszony, tak? Dlatego on jako absolwent polonistyki studiował filozofię w Panie i w Fisie na studiach.
studium doktoranckim, które tam wtedy otworzono, a filozofia była zakazana na Uniwersytecie Warszawskim jako rozsadnik fermentu antykomunistycznego. I pamiętam bardzo przyjmującą z nim rozmowę o tym, że on mi mówił, że on zobaczył kłamstwo na własne oczy, kłamstwo pomiędzy tym, co mówiono w radiu i w telewizji, a tym, co on widział na ulicy. I dla niego to doświadczenie kłamstwa było jakimś czymś absolutnie przejmującym. I to jest oczywiście takie doświadczenie kłamstwa, jest doświadczeniem bardzo filozoficznym. To jest powód, dla którego człowiek zaczyna zajmować się filozofią, to znaczy poszukuje prawdy. I to jest bardzo ważna, bym powiedział, element umysłowości Stanisława Pieroga. On naprawdę szuka prawdy. To nie jest człowiek, który właśnie szuka rozgłosu, szuka sławy. On chce... Zgrabnych formułek. Czy zgrabnych formułek, czy żeby zaimponować studentom. Nie. Profesora Stanisława Pieroga poznałem podczas wykładów z historii filozofii polskiej, które prowadził. Były to wykłady wymagające intelektualnie. Uczestniczyłem w jego seminarium doktorskim, które, no nie będę ukrywał, w znaczący sposób uformowało moje myślenie na temat historii filozofii, jej znaczenia i motywacji, jakimi powinien się kierować właśnie historii filozofii odpowiedzialności, jako stoi przed historykiem filozofii, która wychodzi poza zwykłą analizę faktów, a skłania ku skupieniu się na istocie sprawy, jest też jednym z istotnych elementów filozofii jako takiej. Historia filozofii pozwala zrekonstruować w gruncie rzeczy również ducha narodowego i właśnie temu są poświęcone liczne prace profesora Stanisława Pieroga, którym sięgał ku romantyzmowi, ku późnemu oświeceniu, gdzie szukał odpowiedzi właśnie, co to znaczy polska tożsamość, polska myśl narodowa, jakie są tego konsekwencje, jakie tropy. Rzeczą, za którą jestem osobiście profesorowi Pierogowi wdzięczny, jest stworzenie ram instytucjonalnych do uprawiania filozofii polskiej w takim duchu, w jakim właśnie sam profesor Pieróg ją uprawia, czyli w duchu pisania po polsku, pisania w odniesieniu do myślicieli polskich, pisania w szczególnym odniesieniu do myślicieli polskich, do romantyzmu. Rysem charakterystycznym tej osobowości naukowej jest intelektualny dystans do wszelkich radykalnych ocen i takie koncyliacyjne podejście do różnych konkurencyjnych nurtów w obrębie całej tradycji myśli polskiej, czy też usiłowanie uchwycenia wszystkich rozdzielonych zewnętrznie elementów historycznej ciągłości tej tradycji jako części wewnętrznie, że tak powiem, tożsamej ze sobą całości. Można tę cechę refleksji profesora Pieroga potraktować ogólnie jako funkcję silnie rozwiniętej wrażliwości czy intuicji metafilozoficznej, ale występuje tu tak naprawdę chyba rodzaj sprzężenia zwrotnego między specyfiką refleksji a samym przedmiotem zainteresowań naukowych. Prowadzę dalej tę narrację chronologiczną, ale zmierzam ku problemowi, który pan profesor przed chwilą poruszył, bo w 1974 roku pan profesor zaczyna pracę na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Filozofii. W 1993 powstaje Zakład Historii Filozofii Polskiej. Jakie sobie stawia cele? Czy to jest ten program, o którym pan mówi, czy już w tym dalszym odcinku czasowym po upadku komunizmu, czy właściwie równolegle z nim, jak pan zaznaczył na początku, ten program się jakoś przeformułował? Ja widzę, kiedy sięgam po te pierwsze teksty, które są między innymi w pokusie ideologii przedrukowane, czyli do pierwszego tekstu o Śniadeckim, czy do tekstu o Szaniawskim, dla których podstawą był doktorat profesora Pieroga. Ja widzę tam program zajmowania się historią filozofii polskiej, już zawarty ten sam, który później będzie podstawą także w tej później dojrzałej profesorskiej aktywności Stanisława Pieroga. W moim poczuciu to jest autor integralny, w moim poczuciu to jest autor, który zarysował pewną drogę dla swoich badań z zakresu historii filozofii polskiej, którą później chciał instytucjonalnie zakorzenić i rozprzestrzeniać. I to jest właśnie ta droga pomiędzy dwoma redukcjonizmami, czyli z jednej strony pomiędzy redukowaniem problematyki filozoficznej do świata czystych idei, a z drugiej strony redukowaniem problematyki
problematyki filozoficznej do problematyki społecznej, genezy społecznej pewnych poglądów filozoficznych. To jest coś, o czym już Wawrzyniec Rymkiewicz powiedział. I to jest tak, że profesor wielokrotnie się przeciwstawiał tym dwóm redukcjonizmom, dążąc do tego, aby światopoglądowe korzenie myśli filozoficznej rozumieć w taki sposób, że z jednej strony ta myśl jest sytuacyjną myślą i trzeba badać sytuację, a filozofia polska ma do zaoferowania między innymi to szczególne polskie doświadczenie. To jest coś, co sprawia, że nie musi rywalizować z innymi filozofiami. Tak? To jest bardzo ważne, ponieważ ma coś własnego, szczególnego, co sprawia, że ona nie musi się prześcigać w byciu na przykład lepszą filozofią kantowską, tak? Przykładowo. Ona ma coś własnego do zaproponowania, ale z drugiej strony, z tej perspektywy właśnie sytuacyjnej, historycznej, zakorzenionej w pewnym doświadczeniu myśli, oczywiście filozof podejmuje problemy filozoficzne, a nie są to tylko kryptoproblemy dla jakichś zagadnień, na przykład umiejscowienia jego w strukturze społecznej, czy na przykład jego klasy w walce klas. Opium dla ludu. Tak, dokładnie tak. Może powiemy, jaki to jest problem, tak? Bo to jest powiedziane wprost w książce o Mochnackim, ale to przywija się we wszystkich jego tekstach, także w tym tekście o Prusie, absolutnie to znakomity jest tekst. To jest problem rzeczywistości, czyli problem prawdy, tak? Znaczy świadomości rzeczywistości. Co to jest świadomość rzeczywistości w tej perspektywie, tak? Świadomość bytu. Otóż centrum tej filozofii polskiej, uprawianej po polsku, jest katastrofa upadku I Rzeczpospolitej, w której, jak wiemy, filozofię uprawiano po łacinie. Tak. I teraz, rzeczywistość się rozpada, natomiast chcemy przywrócić Polskę, chcemy odzyskać niepodległość. Tak? Wobec tego świadomość historyczna, świadomość wspólnotowa, naród, który jest świadomością i świadomość, która jest narodem tak naprawdę, bo o to tutaj chodzi, tak? o świadomość zbiorową. Z jednej strony musi zrozumieć, co się dzieje, rozpoznać rzeczywistość, tak? A z drugiej strony musi tą rzeczywistość przekroczyć, to znaczy musi sformułować normy, postulaty dotyczące tego, jak powinno być. Więc świadomość bytu jest uzupełniona o świadomość modalności, o świadomość możliwości, powinności i konieczności. Jest jakąś świadomością wspólną, znaczy zagadka istnienia narodu, to jest ten ontologiczny fakt istnienia narodu, o którym on wielokrotnie pisał, a który został rozpoznany przez Mochnackiego, bo tak naprawdę Mochnacki jest założycielem tego sposobu myślenia. Państwo upadło, ale naród istnieje. Ale co to jest naród? Tak? No, nie można tego dotknąć, nie można tego złapać. To jest, to znaczy mamy podobne myśli, albo nawet te same myśli i mamy pewną wspólnotę uczuć, mamy wspólnotę świadomości. Wspólnotę losu. Ta świadomość jest przedmiotem pieroga, świadomość rzeczywistości przekraczająca rzeczywistość. To jest temat wszystkich jego prac, wszystkich jego tekstów. Tak? Temat też oczywiście bardzo dobrze związany z innym autorem, no, bo oczywiście Maurycy Mochnacki to jest kluczowy filozof z przeszłości, którego terminował profesor Pierek, który tego się nauczył, także tego, jak rozumieć filozofię polską. Drugim jest Stanisław Brzozowski oczywiście. To jest dokładnie właśnie to. Znaczy problem rozdarcia między aktualną rzeczywistością, a pewną powinnością, która przekracza, transcenduje stan obecny. Johann Gottlieb Fichte pisał, że to, jaką filozofię się wybiera, zależy od tego, jakim się jest człowiekiem. Chcąc w ten sposób podkreślić integralny związek między samowiedzą filozofa a jego zainteresowaniami filozoficznymi. Jest moim zdaniem pewna głębsza zbieżność postaw między profesorem Pierogiem a osobowością Maurycego Mochnackiego, któremu profesor poświęcił jedną z ważniejszych prac w swoim dorobku naukowym. Ta zbieżność polega między innymi na silnie akcentowanym przekonaniu potrzebie wyprowadzenia myśli polskiej z, jak to formułował Mochnacki, niemowlęctwa filozoficznego. A więc na do pewnego stopnia ciągle aktualnym jeszcze, jak się wydaje, postulacie zerwania z ślepym naśladowaniem przez nią zapożyczonych wzorców i suwerennego określenia podstaw własnej tożsamości. Tego uczył nas kiedyś Maurycy Mochnacki, i tego możemy, jak sądzę, nauczyć się dziś od profesora Stanisława Pieroga. Historia jest domeną w jakim znaczeniu słowa wolnego działania.
Historią nie steruje ani hegelowski chytry rozum, ani nie steruje opatrzność, która by miała się bezpośrednio wtrącać w losy poszczególnych narodów. Historie też nie wyznaczają jakieś obiektywne mechanizmy rozwoju historycznego, chociaż takie w jakimś sensie, takie Mochnacki z pewnością byłby gotów uznać, jakieś mechanizmy rozwoju gospodarczego czy mechanizmy rozwoju politycznego, ale one same nie przesądzają tego, jakie wartości, jakie cele mamy wybierać. Cele są stanowione przez same te podmioty i to jest myśl najważniejsza tej filozofii czynu Mochnackiego. Mi się wydaje, że tu Mochnacki jest naprawdę nowoczesnym myślicielem i Brzozowski miał rację, że Mochnacki jest w jakimś znaczeniu słowa najnowocześniejszym człowiekiem w Polsce wciąż, bo my wciąż jesteśmy skłonni myśleć o historii jako o rzeczywistości, która rozwija się wedle jakichś praw obiektywnych, które od nas nie zależą. Można powiedzieć tak, Johann Herder, który ukształtował myślenie romantyczne o narodowości w dużym stopniu w całej Europie, jego myślenie rozpowszechniło się na kulturę europejską, także pisał o sytuacji, w której jest wspólnota kulturowa powiązana Niemczyzną, ale nie ma jednego państwa narodowego, bo Niemcy były przecież wtedy rozdrobnione. Czym się różni ta sytuacja Polaków od sytuacji Niemców w tamtym czasie? No, sytuacja niemiecka jest o tyle inna, że jednak Niemcy mają państwo. Tak? Mają Rzeszę Niemiecką. Mają Rzeszę. To znaczy faktycznie są rozproszeni na różne organizmy państwowe, księstwa, jakieś palatynaty. Natomiast istnieje Rzesza, która to wszystko łączy. Tak? Podstawowa teza Hegla jest taką tezą, że naród to jest państwo. Tak? Mhm. To znaczy tylko ten naród jest narodem, który ma państwo. Z kolei Schelling mówi, że naród jest tylko tym narodem, który ma religię własną. Tak więc istnieją naród czy narody protestanckie, które są pewną wspólnotą. I w tej sytuacji bardzo przykrej Polacy pozbawieni państwa i Polacy będący rzymskimi katolikami, czyli mający włoską albo religię, no jakby nie mieli prawa do bycia narodem, tak? Czyli nowoczesny naród rodzący się z katastrofy. Tak, ale jednocześnie naród, który jest, tak, to znaczy to niesamowite odkrycie Mochnackiego, byłem kiedyś na jakimś wspaniałym wykładzie profesora Pieroga o tym momencie. I ten moment polegał na tym, że Kołłątaj i Staszic uważali w pewnym momencie, że to już jest koniec. Mhm. Finis Polonie. Polaków już nigdy nie będzie, ponieważ Polacy są narodem Rzeczpospolitej i będą o nas pisać tak, jak dzisiaj się pisze o plemionach indiańskich. O Rzymianach. To jest dokładnie cytat bodajże z Kołłątaja. I teraz to była diagnoza tych późnych filozofów oświecenia, że to już jest koniec całkowity, ale nagle okazuje się, że nie, że naród trwa, że naród jak najbardziej żyje i to odkrycie Mochnackiego, odkrycie, ja bym powiedział, empiryczne, tak, jest jakimś fundamentalnym doświadczeniem i świadomościowym i jest poszukiwanie języka, żeby to odkrycie empiryczne, świadomościowe wyartykułować, zrozumieć, na czym to polega. Ponieważ okazuje się, że języki Niemców czy Francuzów, pojęcia Niemców i Francuzów, filozofie Niemców i Francuzów, no nie opisują naszego doświadczenia. I w tym momencie pojawia się filozofia polska, która jest samodzielna. Tak? To jest ten moment. Tak? Mhm. Właśnie tutaj dotykamy bardzo ciekawego momentu historii początku XIX wieku, momentu, w którym rozegrał się dramat tego sporu klasyków z romantykami, wielokrotnie temat podejmowany w polskiej historiografii i też w takiej retrospektywnej filozofii polskiej. Na czym polega oryginalność ujęcia Stanisława Pieroga tego problemu? On pierwszy chyba wykazał, że
że ten spór był bardzo uproszczony, w sposób bardzo uproszczony opisywany do tej pory i przez Tatarkiewicza, i przez Warszawską Szkołę Historyków. Ja myślę, że tutaj zbliżamy się do następnego momentu właśnie myśli Stanisława Pieroga, więc pierwszym momentem to jest to zakorzenienie w tym doświadczeniu w Mochnackim i ten postulat odkrycia świadomości rzeczywistości, tak, świadomości bytu. Natomiast druga rzecz to jest pewna synteza, której on dokonał, która jest już dyskusyjna, bo to, że powiem, w ramach tego programu można być może sformułować też jakieś inne syntezy. O coż chodzi? Otóż tak, on jest wielbicielem Mochnackiego i Brzozowskiego i niewątpliwie jego metodologia i jego w ogóle działania, także praktyczne, także instytucjonalne, są ugruntowane w Mochnackim i w Brzozowskim. Znaczy on ich przeczytał, przemyślał i jest ich późnym wnukiem. Ale z drugiej strony on ma bardzo ciekawe sympatie i bardzo dużo do powiedzenia na temat Śniadeckiego i na temat warszawskiego pozytywizmu. Tak. Znaczy on nie uważa, żeby był jakiś ostry spór pomiędzy wczesnym romantyzmem, pomiędzy Mochnackim a Oświeceniem i z drugiej strony pomiędzy właśnie Oświeceniem późnym a Mochnackim. On chciałby ten spór trochę złagodzić, ale ponieważ chce połączyć tą świadomość wczesnoromantyczną, heroiczną, zaangażowaną historycznie, tak jak u Brzozowskiego, chce połączyć z pozytywizmem, z krytycyzmem. To znaczy on jest, tutaj trzeba powiedzieć, że on też ma bardzo wyraźne gusty, jeśli chodzi o tradycję polską. On jest dość sceptyczny w stosunku do mesjanizmu, do wielkich konstrukcji ideologicznych, pokusa ideologii, tak zatytułował swoją książkę, do spekulatywnej metafizyki właśnie w duchu Trentowskiego czy Cieszkowskiego. On wyraźnie woli masoniusa i woli taki trzeźwy krytycyzm właśnie. I to jest pewien pomysł syntezy, tak? Znaczy pomysł, żeby połączyć Mochnackiego z czymś takim. Ale w świetle tego, co przed chwilą żeśmy usłyszeli, ten spór jednak był, bo różnica między Staszicem a Mochnackim występuje w stosunku do bytu, który albo jest, albo go nie ma. Więc jak ma sens to zacieranie konturów tego zacieranie oczywiście, jest jasne, że oni też działali, to był moment taki, że uważano, że to jest koniec. Tak. Tak, Kołłątaj myśli dalej. Oni usiłują znaleźć jakieś pojęcia dla rozwikłania sytuacji polskiej. Natomiast istotna synteza Pieroga, powiedział, i propozycja wcale nieoczywista, ale bardzo ciekawa i bardzo ważna, to jest próba połączenia właśnie wczesnego romantyzmu z Oświeceniem i czy też z drugiej strony Brzozowskiego z Bolesławem Prusem. Mhm. To jasne, uczono nas w szkołach, że to jest przeciwko, że, tak. że tutaj jest otchłań. On proponuje, żebyśmy przeczytali to inaczej. Mało tego, nie tylko w szkołach nas tego uczono, ale również Biblioteka Klasyków Filozofii wyraźnie stawia na Staszica i Kołłątaja. To jest ten nurt tradycji polskiej, którą Tadeusz Kroński i jego żona, redagujący tę najważniejszą serię wydawniczą, jakby formatującą filozofię PRL-u, w czasach, kiedy Pieróg chodzi na studiuje, prawda, zdecydowanie chce wesprzeć i pokazać Polakom, że to jest ten kierunek myślenia, który powinniśmy w sobie rozwijać. Spór klasyków z romantykami jest sporem filozoficznym. To jest bardzo istotne. To nie jest spór klasycznie wyrażonych dwóch estetyk, czyli estetyki klasycystycznej i estetyki romantycznej. To jest bardzo istotne. To jest spór światopoglądowy. W Polsce między rokiem 1795 a 1830, a tak naprawdę oczywiście w dwóch ostatnich dziesięcioleciach tego okresu, odbyła się burza światopoglądowa, w której brali udział późni przedstawiciele polskiej kultury oświeceniowej, zwłaszcza Jan Śniadecki i wcześni przedstawiciele polskiej kultury romantycznej,
Ale punkt drugi jest bardzo istotny. Z pewnością profesor Pieruk przede wszystkim dokonuje pewnej rewaloryzacji odczytania Jana Śniadeckiego jako głównego protagonisty romantyku. No właśnie, znaczy, kim był w jego ujęciu Jan Śniadecki? Bo stawka jest o tyle wysoka, że przypomnijmy, że Śniadecki był jedną z najważniejszych postaci intelektualnych Wilna na początku XIX wieku. Nauczycielem, a zarazem protagonistą Adama Mickiewicza, więc to od razu ustawia pozycję Mickiewicza. Jan Śniadecki przede wszystkim w lekturze profesora Pieroga jest tym przedstawicielem polskiego oświecenia, który zdaje sobie sprawę z ograniczeń formacji oświeceniowej. I Stanisław Pieróg przede wszystkim stara się pokazać, że to jest wewnętrzna, że to jest także wewnętrzna krytyka polskiego oświecenia, z której wyrasta stanowisko Śniadeckiego wobec jego własnej formacji intelektualnej, czyli formacji oświeceniowej, że to, co on krytykuje jako bezpośrednią przyczynę, czyli Kant, czyli przesadny dogmatyzm, jak to określa, to już inna kwestia, czy można oczywiście Kant określić mianem dogmatyka, ale przesadne zaufanie w rozum jest konsekwencją przesadnego empiryzmu, który znalazł się w centrum filozoficznej kultury oświecenia. W tym sensie Śniadecki już wychyla się z kultury oświeceniowej do kolejnych formacji intelektualnych. I właśnie dlatego Stanisław Pieruk dokonuje zatarcia tych granic. On dokonuje go przede wszystkim dlatego, że chce powiedzieć o Śniadeckim coś takiego. Śniadecki dorósł do świadomości ograniczeń własnej epoki. I oczywiście podjął polemikę z Kantem i z formacją intelektualną romantyczną, którą widział jako formację wyrosłą na Kancie jego następcach filozofii niemieckiej. To jest jasne, ale on zarazem widział Kanta jako ufundowanego w przesadnym empiryzmie na przykład Huma, tak? Czy w przesadnym empiryzmie materialistów francuskich epoki oświeceniowej. Tak? I to jest sprawa kluczowa, na którą trzeba zwrócić uwagę, żeby dobrze zrozumieć to odczytanie. Ono przede wszystkim jest bardzo oryginalnym odczytaniem stanowiska Jana Śniadeckiego, które z perspektywy profesora Pieroga w ogóle nie jest jakimś typowym stanowiskiem oświeceniowym, czy typowym stanowiskiem estetyki klasycystycznej. A jeszcze do tego dokładając już taką ostatnią cegiełkę, jeżeli w naszej rozmowie na razie pojawiło się w gruncie rzeczy czterech autorów. Śniadecki, Mochnacki, historycznie oczywiście czterech filozofów. Śniadecki, Mochnacki, Prus jako oczywiście pisarz, który też tworzył jakieś koncepcje filozoficzne i Brzozowski. Jak widzimy, profesor Stanisław Pieruk stara się myśleć całością tego doświadczenia, ponieważ niezależnie od pewnych różnic między na przykład Śniadeckim a Mochnackim, które są oczywiste, on zarazem dostrzega tych autorów jako autorów próbujących sobie w pewien sposób poradzić ze wspólnym zbiorowym doświadczeniem i w związku z tym w pewnych konkluzjach docierających w gruncie rzeczy do podobnych wniosków. Tak, i tam, co jest bardzo ważne właśnie przy Śniadeckim, czy także przy Brzozowskim, przy tym sposobie czytania, w ogóle podejścia do nich, że on nie patrzy na nich jako na jakichś imitatorów, którzy tak brali oświecenie, czy marksizm łączyli z niczym, tak na zasadzie małpowania, tylko jako na ludzi, którzy szukali odpowiedzi na własne pytania, czytając autorów niemieckich czy francuskich, tak, albo angielskich. I teraz jego postulat jest taki, żebyśmy dotarli do tego pytania i spróbowali sobie, postawili się w tej pozycji, że dlaczego oni właśnie wybrali to, a nie tamto, dlaczego to im się spodobało. No przecież nie dlatego, że to było modne w tamtym okresie, tylko dlatego, że rozwiązywało jakiś istotny ich problem. Więc trzeba znaleźć ten problem. To jest bardzo ciekawa, zresztą bym powiedział, jego usytuowanie już w ogóle w historii filozofii nie tylko polskiej, ale on bardzo lubi neokantystów i przełomu XIX i XX wieku. Bardzo dobrze jest w tym oczytany. Dzięki Tatarkiewiczowi pewnie. Tak, ale on ich przetwarza. Mianowicie neokantyści uważali, że istnieją wieczne problemy i że, no tak jest skonstruowana historia filozofii Tatarkiewicza, że istnieją problemy danej epoki, to są wieczne pytania. Na te pytania nie możemy sobie odpowiedzieć, ale są różne próby odpowiedzi i możemy nadać różne stanowiska w ramach tych wiecznych problemów, które są całkowicie abstrakcyjne, całkowicie a priori. One są na poziomie idei Kanta czy antynomii czystego rozumu. To w ogóle nie ma nic wspólnego z konkretnym życiem. I teraz Pieruk usiłował znaleźć problem, który jest problemem życiowym,
egzystencjalnym, bo to jest problem istnienia Polski, który jest, ma charakter fundamentalny i odpowiedzią na ten problem są dopiero te kolejne konstrukcje filozoficzne. No i problem oczywiście jest, w jaki sposób jemu on osiąga jakąś jedność, tak? Znaczy istnieje jeden problem zasadniczy. Tym zasadniczym problemem jest istnienie świadomości wspólnotowej, która walczy o własne istnienie. Tak? I ta walka świadomości o własne istnienie, zbiorowości, walka zbiorowości o niepodległość artykułuje się w kolejnych konstrukcjach filozoficznych. I to jest jakby jego pomysł na zrozumienie tradycji, no i samego siebie także. Magna pars, czyli wielka część dorobku Staszka Pieroga, to jest romantyzm. To są książki, prace o romantyzmie. Co nie znaczy, że Pieróg zajmuje się wyłącznie romantyzmem. Przecież ogromne są dokonania jego, jeśli idzie o filozofię przełomu XIX i XX wieku, zwłaszcza studiów o Brzozowskim. Szereg artykułów i studiów o Brzozowskim to są prace, których nie można pominąć. W myśli profesora Stanisława Pieroga z dzisiejszej perspektywy roku 2023 to fakt, że przełamuje to pisarstwo trzy bariery. Pierwszą z nich jest pisanie po polsku. Nie tylko w celach dydaktycznych czy popularyzatorskich, lecz także i przede wszystkim w celu rozwoju tego języka jako języka filozoficznego, języka myślenia, języka twórczego i rozwoju, który pozwoli posługiwać się tym językiem w sposób zdyscyplinowany, uporządkowany, który dobrze wpłynie na ogólny porządek myślenia w Polsce, a zatem w sposób społecznie odpowiedzialny. Po drugie, drugą barierą, którą przełamuje pisarstwo profesora Pieroga, jest bariera pisania o polskich myślicielach, o polskich filozofach, jako ludziach, którzy nie byli tylko kuriozum, tylko ciekawostką, tylko papugami, które mówiły ludzkim językiem, ale rzeczywiście ciekawymi myślicielami, którzy mieli wkład w rozwój myśli. I trzecią wreszcie barierą, którą przełamuje pisarstwo profesora Pieroga, jest pisanie o filozofii polskiej XIX wieku, a w szczególności filozofii doby romantyzmu. Doby, która ma ten unikatowy walor, że jest reprezentacją myśli polskiej z czasów, kiedy jej twórcy byli jeszcze wychowankami zakładów zachowujących mniejszą lub większą ciągłość, czasami przedrozbiorowymi, posiadającymi szerokość myślenia, która stała się dla nas niemalże niedostępna. U Mickiewicza jest głęboka myśl filozoficzna. Jeszcze głębsza podejrzewam, że jest u Słowackiego. Już nie mówię o Norwidzie. To wszystko byli literaci z dzisiejszego punktu widzenia. Albo poeci, albo pisarze, albo dramaturdzy, prawda? Ci bowiem filozofowie doby romantyzmu byli i nadal są w znacznej części marginalizowani jako w złym tego słowa znaczeniu ideologowie, publicyści, jacyś być może ewentualnie poeci, ale na pewno niepoważni, ściśli, rzeczowi myśliciele. Profesor Pieróg udowadnia, że jak najbardziej są oni godni miana filozofów, godni myślicieli i że należy ich tak traktować i tak jak polscy studenci, ale można mieć nadzieję w przyszłości nie tylko polscy studenci, na poważnie odnoszą się do Kanta czy Hegla, tak też powinni się na poważnie odnosić do myślicieli takich jak Cieszkowski czy Trentowski. Kim w takim razie dla profesora Stanisława Pieroga jest Stanisław Brzozowski? Bo był chyba pierwszym jego przewodnikiem po romantyzmie, który go tak naprawdę jakoś w rozumieniu romantyzmu najpierw uformował. Czy to się zgadza? Stanisław Brzozowski przede wszystkim, jak sądzę, i to profesor Pieróg wielokrotnie o tym mówił, był tym autorem, który starał się konsekwentnie przedstawić to, że w związku z tym, że romantyzm polski wyrasta z pewnego spójnego światopoglądu, ma własną filozofię. I przede wszystkim nie można go tej jego własnej filozofii pozbawiać i nie można go na przykład traktować jako zjawisko czysto literackie. Romantyzm polski jest także
czy przede wszystkim, czy nie, to już może nie wchodźmy w takie dystynkcje, ale jest z pewnością zjawiskiem filozoficznym i trzeba taki sposób romantyzm polski traktować. Pamiętajmy też o tym, że Stanisława Pieroga praca magisterska na polonistyce, obroniona u pani profesor Kulczyckiej Saloni, napisana pod jej kierunkiem, była poświęcona płomieniom Stanisława Brzozowskiego i zagadnieniu etycznemu w płomieniach Stanisława Brzozowskiego zestawionych z biesami Fiodora Dostojewskiego. W związku z tym Brzozowski jest, jak widzimy, autorem, który z jednej strony wieńczy studia polonistyczne bohatera naszego spotkania, a z drugiej strony oczywiście w jakiś sposób otwiera go na takie myślenie o polskim romantyzmie, które właśnie stara się dowartościować, że romantyzm polski ma filozofię, tworzoną przez konkretnych ludzi w konkretnych warunkach historycznych i myślących konkretnym historycznym doświadczeniem. Dzięki Stanisławowi Brzozowskiemu Stanisław Pieróg zwraca uwagę na Mochnackiego, czyni go pierwszym polskim filozofem, tym nowoczesnym tego słowa znaczeniu. W jakim sensie według Stanisława Pieroga filozofami są również i Słowacki, i Mickiewicz? A tutaj to w ogóle to może warto jeszcze tak spojrzeć na to z takiej bardziej ogólnej perspektywy. Z całą pewnością Stanisław Pieróg ma pewną wspaniałą cechę jako badacz, której nie ma bardzo wielu współczesnych badaczy, którzy fetyszyzują nowość. Jeżeli coś zostało wydane 20 lat temu, to już nie ma znaczenia, tak? Znaczy to już nie jest aktualny stan badań. Nie sięgajmy do tego. Stanisław Pieróg jest autorem, który konsekwentnie przeczytał i co więcej nawiązuje do nich opracowania odnoszące się na przykład do okresu lat 1800-1830, za chwilę sięgnę jeszcze do Mickiewicza i Słowackiego, żeby odpowiedzieć już bezpośrednio na pytanie, które ukazują się od czasów Straszewskiego do czasów jemu współczesnych. To znaczy on myśli całością tego dorobku naukowego, a nie najnowszymi badaniami. I z całą pewnością Stanisław Pieróg, to co jest między innymi bardzo oryginalne w sposobie, w jaki on potraktował współcześnie Mickiewicza i Słowackiego, jest w gruncie rzeczy bardzo dawne, ponieważ w taki sposób Mickiewicza i Słowackiego potraktował Karol Liebelt. To rozróżnienie wewnątrz tej późniejszej formacji polskiej filozofii romantycznej, czyli formacji okresu międzypowstaniowego, czyli po 1841 roku się rozwijającej, na dwa nurty, czyli nurt gnostyczny, znaczy to tutaj jak gdyby określenie gnostyczne pochodzi od profesora Pieroga, nurt nazwijmy to filozoficzny, czy gnostyczny, w takim sensie, że stawiający na wiedzę filozoficzną, na spekulację filozoficzną, na sięgnięcie absolutu poprzez spekulację filozoficzną, reprezentowane przez Trentowskiego, Cieszkowskiego, we wcześniejszej filozofii Hanewrońskiego. I z drugiej strony Liebelt wyróżnia w tej ówczesnej formacji romantycznej nurt mistyczny, który poprzez bezpośrednie widzenie chce osiągnąć ten sam cel. I Liebelt stara się stworzyć syntezę filozofii słowiańskiej, która będzie syntezą godzącą te dwie strony, czyli de facto godzącą Trentowskiego z Mickiewiczem, bo to jak gdyby w tekście, o którym to pisze, czyli w Samowładztwie rozumu chodzi. Tak? I Stanisław Pieróg bierze ten podział, traktuje go jako podział, który jest podziałem nie tylko zaangażowanego w ówczesne spory autora, czyli Liebelta, ale także jest podziałem cennym z punktu widzenia historyka filozofii do opisu tych dwóch formacji, które określają kształt polskiej filozofii okresu międzypowstaniowego. Więc tak, Mickiewicz słowacki, Krasiński. Irydion jest tekstem założycielskim dla tego nurtu mistycznego według Liebelta. Są autorami mieszczącymi się w tym spektrum filozoficznym i w jego mistycznej odnodze. Tak? I to jest tak, że w tym mistycyzmie chodzi też o jakieś nowe pojęcie filozofii, o jakąś nową antropologię, którą postuluje choćby Mickiewicz w prelekcjach paryskich. Więc ten pomysł profesora Pieroga jest bardzo nowatorski w naszym kontekście, ale zarazem bardzo dawny, bo sięga do 1846 roku i do pierwszego autora tego pomysłu, współczesnego tyłu autorom Karola Liebelta. Tak? Ale jakie są takie głębsze racje, które przemawiają za tym, żeby poetów romantycznych traktować jako filozofów i jakie to ma dla późniejszego myślenia polskiego konsekwencje? Czy nie jest przypadkiem tak, że filozofia tamtej doby zajmowała się rozumem w historii, a dla Polaków rozum w historii poniósł spektakularną porażkę, bo ich państwo upadło. W związku z tym historią nie może rządzić rozum. Czy rozum sprzyja Polakom, czy rozum jest przeciwko Polakom? Czy Polacy, żeby być Polakami, mają wystąpić przeciwko rozumowi, czy przeciwnie, właśnie powinni jakąś formę rozumu skonstruować, być może własnego, tak?
To są wszystko pytania tamtej epoki zasadnicze. Stanisław Pieróg ma bardzo taką świadomość krytyczną i zaczynającą od rzeczy drobnych. No, pierwsze, co trzeba powiedzieć, to trzeba powiedzieć, że zajmuje się epoką, w której nie było polskich uniwersytetów. Tak? I on też słuchałem kiedyś jego świetnego wykładu o miejscu uprawiania filozofii, że właśnie filozofia uprawiana w sali akademickiej, heglowska, jest inna od filozofii uprawianej po dworach. Ona jest zwrócona trochę do innych czytelników, jest bardziej literacka, mniej urzędnicza. Tak? Hegel to jest filozof urzędników i heglizm to jest akademicka, urzędnicza, że tak powiem, maszyneria. Tak? Natomiast Trentowskiemu zarzucani niemieccy jego krytycy w pracach niemieckich nadmierną literackość. Ale ta sytuacja braku uniwersytetów jest też momentem, w którym literatura przejmuje te zadania, tak samo jak przejmuje zadania polityczne. Więc Mickiewicz oczywiście jest politykiem, nie jest tylko i wyłącznie poetą, ale jest także filozofem, jest wieszczem, on ma pomysły filozoficzne, ponieważ literatura zastępuje uniwersytet, tak, w tamtym momencie. To, co jest charakterystyczne dla Stanisława Pieroga, dla jego zajęć, dla rozmów z nim, to on nie był nigdy tylko historykiem filozofii. On był człowiekiem czynu, który chciał zmienić rzeczywistość. Instytucjonalnie, trochę ukradkiem być może i tak właśnie niezauważalnie, ale wpłynąć na kształt świata. I teraz, to jest z Mickiewicza i Mochnackiego wynika takie pytanie, jak ma dzisiaj wyglądać uniwersytet w Polsce? Tak? To znaczy, czy to ma być mechaniczna, niemiecka struktura, biurokratyczna, kształcąca, europejska, przepraszam, Niemców już nie ma, kształcąca właśnie kadry dla korporacji, czy to ma być żywe miejsce krytyki, myślenia o społeczeństwie, o historii Polski, miejsce kształtowania się tej świadomości wspólnej, tego wspólnego światopoglądu, o który chodziło Pierogowi. On dla nas był dlatego tak fascynujący postacią, ponieważ on miał dla nas, młodych ludzi na uniwersytecie, pewną propozycję tego, czym my mamy się zajmować i kim mamy być, że uniwersytet ma bardzo poważne zadania wobec wspólnoty i że my mamy te zadania, że tak powiem, podjąć się tych zadań. I to była jego propozycja, więc on, tu jest propozycja właśnie normatywna, jak mają wyglądać polskie uniwersytet. Panowie, jeszcze poświęćmy chwilę na temat poglądów profesora Pieroga na filozofię polską XIX wieku. Co zdaniem profesora, według panów, należy do najtrwalszych dokonań, osiągnięć polskiej filozofii XIX wieku? Można chyba zwrócić uwagę na dwie takie kwestie. Pierwsza rzecz, moim zdaniem, która wyłania się z tych studiów i szkiców bardzo wyraźnie, to jest ta rzecz, o której powiedzieliśmy. To znaczy, to jest to dążenie do samodzielności własnej filozofii, które to dążenie do samodzielności własnej filozofii jest także dążeniem, i tak mi się wydaje, że profesor Pieróg o tym myśli, do finalnego unikania pewnych radykalizmów czy jednostronności. To jest sprawa pierwsza. Sprawą drugą jest z całą pewnością to, że profesor Pieróg dostrzegł bardzo wyraźnie, i to dostrzegł to zarówno, jeżeli chodzi o autorów, o których mówiliśmy, w Mochnackiego filozofii, jak i oczywiście w mistycyzmie mickiewiczowskim, bardzo wyraźnie dążenie do przejścia od, na przykład, tak jak mamy to w przypadku Mochnackiego, od jakiejś romantycznej wyobraźni, romantycznego udawania się w świat wyobraźni, w świat marzeń, które jest oczywiście charakterystyczne dla wczesnych pierwszych wystąpień Mochnackiego, do filozofii czynu. I ta filozofia czynu oczywiście jest filozofią wszechstronnie zaangażowaną w rzeczywistość, jest filozofią starającą się działać w określonej sytuacji i tę sytuację przekształcać. I w mojej ocenie te elementy, tak, to znaczy te dwa elementy stanowią o pewnym szczególnym obliczu filozofii
polskiej. I tak pomyślane to oblicze filozofii polskiej, to jest jak gdyby rzecz końcowa, na którą chciałem tutaj zwrócić uwagę, jest obliczem zupełnie innym niż coś, co można byłoby deprecjonująco określić mianem orientacji praktycystycznej tej filozofii. Czyli, że ta filozofia właściwie nie interesuje się problemami spekulatywnymi, to oczywiście jest zupełna nieprawda w sensie historycznym, tak? Czysto. Tylko ona po prostu się angażuje w takie kwestie zagadnień praktycznych, ich rozwiązywania i tak dalej. Nie, znaczy z perspektywy syntezy tej myśli XIX-wiecznej, którą profesor Pieruk stworzył, to, że Mochnacki, Mickiewicz, to, że także oczywiście na przykład Ochorowicz czy pozytywizm warszawski są pewnymi programami praktycznymi, które w gruncie rzeczy da się zawrzeć, niezależnie od tego, czy ci autorzy mówili o sobie jako o filozofach czy nie, w tym określeniu filozofia czynu, jest jakąś zasadniczą właściwością tej myśli. Oczywiście tak samo Śniadecki występujący przeciwko właśnie tym nadmiarom rozumu, także oczywiście robi to z pewnej perspektywy praktycznej, jest także pewnym własnym stanowiskiem w filozofii, które jest stanowiskiem dobrze ugruntowanym i które oczywiście da się także ugruntować w jakimś poważnym doświadczeniu zbiorowym, które daje tę światopoglądową podstawę już nie orientacji praktycystycznej, czyli właśnie filozofii czynu, a więc jakby powiedział Mickiewicz, rozwiązywaniu problemów filozoficznych przez działanie, przez praktykę, przez mierzenie się z określoną sytuacją historyczną. Polska filozofia czynu, całe myślenie o rzeczywistości i o działaniu XIX-wieczne właśnie mówiło o tym, że nie można rozdzielić ducha i ciała, mhm. Tak, że w gruncie rzeczy, jeżeli ktoś mówi, że przedstawia się jako pragmatyk, to on gdzieś chowa w kieszeni jakieś rozwiązanie duchowe i metafizyczne. Tylko on nim nie mówi. Tylko on nim nie mówi, jest oszustem tak naprawdę, a rozwiązanie jest bardzo nieprzyjemne, bo on rozumie człowieka jako maszynę, jako mechanizm, uważa, że ludzie wcale nie muszą być wolni, albo że wolność sprowadza się do konsumpcji, tak? Ale tego głośno nie powie. Mówi, że trzeba się zajmować kwestiami pragmatycznymi. Więc rozumienie działania jako czynu jest bardzo potrzebne nam dzisiaj właśnie dla zachowania samych siebie i dla bycia sobą, no po prostu. Mhm. Patrząc na działalność profesora Stanisława Pieroga jako wykładowcy akademickiego, nauczyciela, lektora tekstów, interpretatora. Czy da się z tego wywieść jakąś wskazówkę co do sensu społecznego, politycznego działalności filozoficznej, czy instytucji samego uniwersytetu jako miejsca myślenia? No. Absolutnie tak. Ja bym powiedział, że można sformułować taką diagnozę, która będzie bardzo radykalna i bardzo sprzeczna, całkowicie sprzeczna i opozycyjna wobec obecnego stanu uniwersytetu. Spróbujmy to. Znaczy, ta diagnoza byłaby taka, że podstawowym problemem na uniwersytecie, czy to na polonistyce, czy to na filozofii, jest jego wyobcowanie z życia wspólnoty i specjalizacja i profesjonalizacja. To, co się kryje za strukturalizmem, czy poststrukturalizmem w polonistyce, to, co się kryje za filozofią analityczną bardzo często, za logicyzmem. To są po prostu taki sposób życia, że właśnie bardzo scholastyczny. Tak? Znaczy, jesteśmy zamkniętym światem, poza nami nic nie ma, rządzimy się własnymi regułami, interesujemy się tylko problemami struktury albo problemami logiki. Tak? I następuje alienacja. No, ja to powiem bardzo mocno. To jest dokładnie ten sam proces, który był w klubach piłkarskich polskich w latach 90. i na początku tego wieku. To znaczy administracje klubów piłkarskich przejęły kluby piłkarskie jako sposoby wesołego i miłego życia, całkowicie no, nie licząc się z potrzebami społecznymi, z potrzebami kibiców. Kibicom Polonii do dzisiej współczujemy. Tak, do dzisiaj współczujemy kibicom Polonii. Natomiast wydziały filozoficzne jako zwielokrotniony PZPN. Rozumiem, do czego dokładnie, senat uniwersytetu jako zwielokrotniony PZPN i oni się oddzielają całkowicie, nie ma żadnej kontroli, kontrole są punktowe, w momencie kiedy się mówi, że uniwersytet ma jakieś obowiązki społeczne, to oni przedstawiają kryteria właśnie punktu, ilości publikacji. Nieuczestniczenie w życiu duchowym narodu. Wbrew temu Stanisław Pieruk pokazał nam, że uniwersytet ma być polityczny, ale w sensie głębokim, to znaczy
Znaczy nie w sensie tego, że powinien być za tą albo za inną partią polityczną, że ma być ma pracować na rzecz dobra wspólnego. Na rzecz polis, tak? W źródłowym sensie słowa polityki. To znaczy ma działać dla wspólnoty i strukturalistyczny żargon naukowych polonistów odrywa polonistykę od istotnych celów, które stały przed polonistami zawsze, a celem polonistów jest nauczenie Polaków języka polskiego. No ale właśnie może to wynika, może ta sytuacja uniwersytetu dzisiaj wynika z takiego błędnego odczytania naszej tradycji filozoficznej, literackiej. Literatura romantyczna w oczach niektórych polonistów była wspaniała, dopóki nie zajęła się Polską. Romantyzm a sprawa polska, no to jest właśnie ten prowincjonalizm polskiego romantyzmu, prawda, od którego się dzisiaj odrywamy i stajemy się uniwersalni, europejscy, światowi. Tak, włączamy się do globalnego obiegu kultury. Czy to nie jest to, o co nam chodziło? Tak, że oni zapominają przy tym o tej jednej zasadniczej sprawie, że kwestia wolności i walki o wolność, i walki o samodzielność nie jest kwestią zamkniętą. Tak? I to nie jest tak, że po odzyskaniu niepodległości my mamy już, ta sprawa jest zamknięta. Nie. Dalej celem uniwersytetu jest przede wszystkim wolność myślenia i dobro wspólnoty, tak? I to jest ten fundament i to jest to, czemu służył i służy Stanisław Pieróg. No to na koniec zapytajmy w tej perspektywie, skoro uniwersytet i myślenie filozoficzne nie może być zaangażowany politycznie na modły maoistów paryskiego maja roku 68, ani strukturalistów czy filozofów analitycznych świata anglosaskiego zamkniętych w wieży z kości słoniowej, no to jakiej filozofii Polacy potrzebują? Ja myślę, że profesor Pieróg by odpowiedział na to pytanie bardzo prosto i moim zdaniem to jest kluczowa formuła do zrozumienia jego myśli. Samodzielnej, czyli własnej. Tak? To znaczy po prostu musimy mieć własne myśli, a mieć własne myśli to znaczy także robić to, o czym Henryk Struwe, pierwszy profesjonalny historyk filozofii w Polsce, do którego profesor Pieróg wielokrotnie się też powołuje, nauczyciel formacji pozytywistycznej, tak, mówił wielokrotnie, czyli ciągłość się tworzy poprzez nawiązywanie tej ciągłości z przeszłością, przez sięganie i próbę zrozumienia z własnej wewnętrznej perspektywy tych własnych myśli wyrażonych w przeszłości, czyli jest ona własna, też w tym sensie oczywiście, że jest świadoma własnego dziedzictwa, tak? I jest w stanie myśleć z tą świadomością własnego dziedzictwa, także o zadaniach przyszłych, bo o to tutaj chodzi. A pan, panie profesorze, jakby odpowiedział na to, przyznajmy, niepozbawione patosu pytanie, jakiej filozofii Polacy potrzebują? No, Boże, tak jakby sądzę, żeby odpowiedział Stanisław Pieróg. On domagałby się filozofii naraz ambitnej i skromnej, to znaczy skromnej w tym sensie, że samokrytycznej, konkretnej, no jakby realizującej wszystkie postulaty pozytywistów. On bardzo, bardzo lubi i ceni pozytywistów, bardzo lubi i ceni Prusa, ale jednocześnie uważa, że ta filozofia musi mieć też to drugie skrzydło, to znaczy walczyć o wolność, po prostu walczyć o wolność myślenia. Ma skrzydło heroiczne, patetyczne, właśnie to drugie skrzydło od Mochnackiego, od Brzozowskiego zaangażowane i przede wszystkim ona powinna służyć wspólnocie. To jest służyć, to nie jest tak, że filozofia ma własne problemy poza ludzkim życiem. Filozofia jest zanurzona w ludzkie życie i literatura jest zanurzona w ludzkie życie, polonistyka jest zanurzona w ludzkie życie i musi zdawać sobie z tego sprawę, tak? Będąc jednocześnie roztropną i umiarkowaną. Tak? A zatem ten nie dość znany, niepozorny filozof i historyk filozofii dokonał syntezy niemożliwej romantyzmu i pozytywizmu. Przekonał nas o tym, że polskie myślenie filozoficzne w epoce nowoczesnej rodzi się z katastrofy upadku państwa i w związku z tym musi towarzyszyć naszej wspólnocie w jej zmaganiach z historią. Bardzo panom dziękujemy i zapraszamy za tydzień.